Michał Gajs, witam cieplutko. Słuchajcie, mam nadzieję, że się nie wygłupiam tym razem po raz kolejny, mówiąc, że kilka minut chciałbym zaadresować dla osób początkujących, uczących się grać. Jaki jest temat na dzisiaj? Słuchajcie, C-dur, prawda? A-mol, D-mol i G. Więc to, co tu zagrałem, no to jest takie, powiedzmy, dość ogniskowa harmonia w dość ogniskowym stylu. C, A, D. G7. Słuchajcie, więc chciałbym, żebyśmy to zagrali troszeczkę ciekawiej, żeby to nie było takie, prawda, harcersko-ogniskowe, żeby dodać troszeczkę smaku do tego. Na czym polega nasz smak? Słuchajcie, więc musimy zrobić ten czwarty palec troszeczkę aktywny. Czego oczekujemy od tego czwartego palca? Więc jak mamy C-dur, no to ten palec jest free, right? On nie jest nigdzie. Ja chcę, żeby zabrać mu trochę wolności, prawda, i użyć go do grania trzeciego progu struny pierwszej, ok? Tu. Żeby on sobie naciskał i puszczał, prawda? Więc ja bym to proponował zagrać teraz w ten sposób, używając trzeciego progu struny pierwszej, ok? Tyle w C, A-mol. Prawda? Demo. I w nie możemy nic już nie robić, ale z tym, że wziąć togię. Może jak gracie togię, no to proszę siódemkę zagrajmy, prawda? Już. Jeżeli gracie C, to normalnie, bez siódemki. Nie chcę. Tak, tej siódemki nie róbcie tu na trzecim D, to popsuje. Czyli powoli sobie. C-dur. Prawda? I tym palcem. Widzimy? Ja tu przykrywam, prawda? Nie widać, ale widzimy, że ten czwarty robi tu harmonię i robi smaczek. A-mol. D. Jeszcze raz. Prawda? Słuchajcie, to jest tylko jeden palec. Gramy proste akordy, bardzo, bardzo basic, bardzo, prawda? A troszeczkę się zmieniły na bardziej takie, wiecie, wyszukane. Przypominam, czwarty palec na pierwszym progu strony, na trzecim progu strony pierwszej. Możemy tak zacząć sobie, możemy. I napierw. I tak, co tam wam w duszy piszczy. Przypominam, tu tylko ten paluszek i akordy się zmieniają. Słuchajcie, gdy jest D, musimy troszeczkę uważać, prawda? Bo tu wyżej mamy ten palec trzeci, więc trzeba troszeczkę, żeby znaleźć sobie miejsce, żeby wcisnąć na trzecim progu, na strunie pierwszej, pod struną drugą, prawda? Bo demo, tu jest ten trzeci palec, żeby go. Więc tyle ze spraw muzycznych. Słuchajcie, kilka słów warsztatowych, więc może to był przypadek, ale ja nie polecam tego Didario, czy jak mu tam, więc ja już troszeczkę wspominałem, więc on rozerwał się, wiecie. Ta sprężyna, to na jakieś, prawda, to go rozerwała ta sprężyna i się obłamała część tego plastiku, więc słuchajcie, to było tak, tak energetyczne, że ta sprężyna znalazła się w drugim pokoju. I to musiało lecieć po linii krzywej. Ja nie wiem, jak to się stało, czy jakoś kopnąłem, jak chodziłem, nie widziałem, wiecie. Za rogiem ściany to było. To jest takie, no jakby mi to w oko poszło, czy coś. Wiecie, gdybym był bezczelnym takim hamulcem, no to bym zadzwonił do tych chłopaków i słuchaj, to wy joke robicie, joke, żarty sobie, więc nie polecam tego. To mi eksplodowało.
Didario, tego typu tuner. Więc oczywiście, słuchajcie, sprawa jest taka, że ja bardzo się przyzwyczaiłem do tego, bo to wygodna rzecz jest, wiecie, i tego. I zaraz szybciutko, gdzie mój tuner jest nowy. No widzicie, tak to u mnie jest, powinien siedzieć na gitarze. Aha, słuchajcie, jeszcze zanim zobaczymy następne rzeczy, może zobaczmy przez chwilę na prawą, prawda? Więc ja tu gram tylko, wiecie, ten C akordy, C, A, mol, D, mol i G, więc C jest moje z tą zagryweczką, więc ja kciuka używam i pierwszego palca. To ten smaczek, tu jest ten czwarty palec, na ten czwarty palec lewy ja robię prawym jednym palcem. Taka jest prawa ręka, delikatnie gram, jak słyszycie. Więc słuchajcie, więc tak jak wracając do tych tunerów, ja polubiłem, prawda, i wiecie, co się stało z tym, więc on eksplodował, po prostu eksplodował, wiecie, ta sprężyna znalazła się bardzo daleko od gitary, tu się obłamało, ta sprężyna znalazła się za rogiem pokoju, ja nie wiem, musiała po krzywej linii lecieć. Ja pewnie ją kopnąłem, nie zwróciłem uwagi jakoś, prawda? Więc czy ja polecam? Nie. No słuchajcie, to jest niepoważne. To rozerwało ten tuner. Nie wiem, hec tak jest normalny, grubość tej, prawda? I słuchajcie, będziecie się śmieli. Więc jak ja w tej chwili od tego, co było na początku, minęło kilka godzin. Co się stało w ciągu tych kilku godzin? Więc ja kupiłem nowy tuner, prawda? Miałem go zapiętego kilka godzin temu na główce. I chciałem wam pokazać, zobaczyłem, że nie mam tego tunera. Więc w końcu, wiecie, zacząłem szukać, z półtorej, dwie godziny szukałem. Nie znalazłem, zniknął z główki gitary. Co się stało? Ja podejrzewam, wiecie, jak ja nagrywałem, byłem w słuchawkach, może znowu ten tuner się ześlizgnął z główki gitary, ta sprężyna gdzieś tak go pusznęła away tak daleko, że ja nawet nie mam pojęcia, gdzie on może być w tej chwili, prawda? Więc tu zostało mi po nim opakowanie, ale żeby być w temacie, ja poszedłem, wiecie, tak, już słyszę, jak się śmiejecie. Poszedłem, kupiłem drugi. Więc słuchajcie, on jest, tak wygląda. Ja może potem zobaczymy na gitarze, jak działa. Jest bardzo brzydki. To więc Amerykanie, moim zdaniem, oni mają bardzo złe wzornictwo. Są wyjątki, ale w większości są fatalni. Są fatalni, jeżeli coś jest brzydkie, to albo ruskie, amerykańskie. Ja tak myślę. Więc oczywiście opakowanie, to wiecie, oni to mają opracowane. Opakowanie sprzedaje towar. Jeśli chodzi o wzornictwo tej rzeczy, jest bardzo, bardzo brzydkie. Jest tu trochę, wiecie, różnych spraw, dali. O, takie coś. A to nie jest ten. Więc ten tuner absolutnie mi się nie podoba. To jakiś ufoludek, wiecie, to jest parodia wyrobu. To jest, zwróćcie uwagę, prawda, taki ufoludek. Może ufoludki przyleciały i zdjęły mi z główki gitary tamten, bo to ich, prawda. Więc co jest fajnego? Jest papierków troszeczkę, wiecie. Można, wszystko jest opisane, co do czego, jak co działa, prawda. I taki, prawda, jeszcze jest, aha, ja pokazuję to. Więc tak, prawda, są takie. Jest OK, manual jest, wszystko jest opisane, wiecie, na co który przycisk robi. To trzeba pochwalić, że brzydko wygląda ufoludkowy taki design, ale wszystko jest. To mi się podoba. Co mi się nie podoba? Oni dali taką torebkę również do tego. Wiecie, co to napisali? Bezczelnie. Jak można być tak zrozumiałym?
że oni napisali, że miliony sprzedaliśmy już tego, najdoskonalszy na świecie. Bezczelni, dumni. Nie lubię takich ludzi. To jest jaka to kompania? Snark, prawda? Niczym nasz Kaczyński. Ja jestem najmądrzejszy na świecie. My jesteśmy najlepsi na świecie. Pozdrowienia. Może Kaczyński się dogada z kampanią Snark. Jeśli chodzi o sam wyrób, więc wyrób jest, tak jak mówię, potwornie brzydki i ja tego nie lubię. Słuchajcie, no w porównaniu z tym, z Didario, to maluk, prawda? To jest jakiś, prawda, XXI wiek, a to jest, ja nie wiem, co to jest. To jest średniowieczne lepienie, prawda, kawałków. Z tym, że no jest to brzydkie, fakt. Takie ufoludkowate. Dla mnie to bardzo jak ufoludek wygląda, ale zwróćcie uwagę. Więc to jest zawsze ta, ja długo, wiecie, te wszystkie one mają, tu jest to zabezpieczenie. Jeżeli to się wyjmie zabezpieczenie, ono odbezpiecza baterię. W tym momencie już bateria już jest aktywna. Jak włączę power, to... Prawda, jak widzicie, tam kreseczka pokazała się. To jest potwornie brzydko, więc jak wiecie, jak to działa, to wygląda tak, te kreseczki. Tu są inne kolory, tu jest chyba niebieski, nie będzie takie ładne jak na okładce. Więc to jest power. I co jest fajnego, ja nie wiedziałem o tym, dopiero przekonałem, jak kupiłem, zwróćcie, że tu jest vibe i mic. Możemy przełączać, wiecie. Ja nie wiem, jak ja przełączę na mic, to w tamtym, co mi zginął, to się suwa. Więc tu do dołu, zwróćcie uwagę, że jak teraz mówię, to mi działa mikrofon. O, teraz działa, wyświetla mi się. 1, 2, 3, 4. Prawda, więc można też mikrofonem robić. O, tu mi wyświetla, że to mikrofonem, jak mówię, wiecie, więc ja mówię o B, B pokazuje, prawda. Jak mówię, to się pokazują, C pokazuje się. Więc ten mikrofon działa. Tu normalnie na wibracje, czyli na drżenie z tego, więc to jest bardzo niefajne. Jeśli chodzi o design, tu jest bardzo elastyczne, prawda? We wszystkie strony to możemy wyginać. Może uda mi się zademonstrować, jak to jest na gitarze, jakie są kolorki tego. Tu mam przełączony na wibrację. Okay. Power. Więc to jest takie, wiecie, dość niefajne. Prawda? To odwracę chyba wam łączy, u mnie tylko. Prawda? To działa tak. Więc da się tym nastroić w sumie, co jest bardzo pozytywne, tak jak mówię, że ma ten przełącznik na mikrofon i na wibrację. Kolejną rzeczą, która jest fajna i podoba mi się tu, ten przełącznik jest tu na boku. Proszę zwróćcie uwagę tutaj na te miejsca, może czymś tam pointnąć na to. O, tu proszę, popatrzmy na to i na to tutaj, prawda, te dwa. Więc to są do skalowania tego tunera. I to jest bardzo głęboko schowane, prawda, tego się nie naciśnie przez, jak, bo to jest flat, płasko, ten przełącznik trzeba, prawda, dobrze się przyłożyć z czymś ostrym, żeby uruchomić to, więc to jest dość pozytywne. I poza tym bardzo brzydki wygląd, moim zdaniem, ufoludkowaty. Jeśli chodzi o funkcjonalność, no to ma dobre te, prawda, te features na mikrofon, na drgania, na ten. Tylko nie wiem, wiecie, czy to przetrwa jakiś czas, czy znowu zniknie i ufoludki przyjadą i zabiorą mi to z gitary. Zobaczymy. Ja w miarę czasu, prawda, zobaczymy. Ja powiem, jak to się sprawuje. W każdym razie w tej chwili działa, robi to, co oczekuję. Mam nadzieję, że będzie przez pewien okres to działało i że się nie rozleci po kilku tygodniach. Więc takie miałem dzisiaj uwagi. Przypominam, mówiliśmy o tunerze
Snark, on jest S12, tu znowu wypisują, że numer jeden sprzedający się turner. No ja tego nie lubię akurat, że tak się chwalą. Sam wiecie, że szybko stroi, że bright display, nie, ten display jest, nie jest bright, on jest fatalny. I że za te pieniądze nie możesz dostać nic lepszego. Jakie to są pieniądze? $20, wiecie, z taksem 21, coś tam. Więc takie mamy na dzisiaj sprawy. Przypominam o naszym, że żeby zagrać sobie C, a mol, D mol i G i żeby dodać czwarty palec. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko z Bagu tutaj. Take care, guys. Bye, bye.